też marnowała. Tak. No i bardzo dobrze jechała. I później ona spotkała innego człowieka i do tej pory bardzo szczęśliwie żyje i wszystko. I tego urodziła dziecko i z tym mężczyzną. A kto wie, jakby tam, co jej się jak chciał. Adam się uśmiecha. Co? Dobrze, mi się uśmiecha. No bo jeszcze. A trzeba, nie to by teraz znalazł odpowiednią kandydatkę. Tylko teraz. Tak? Tak, wcześniej. Tak. To... Już musimy zbierać na prezent teraz. Odpowiednia, tak? Odpowiednia. To musi trochę na nią poczekać jeszcze. Mądra, inteligentna osoba i ładna. Bardzo ładna, jak modelka. Ja tam kocham wszystkich mężczyzn. No proszę, co za wyznanie. Słyszałeś, Adam? Tak. Ciebie też. Też. Boże, jakie ty masz szczęście. Bez wyjątku. Przeżyny. Na dalej dam marchewki, to chyba zdoby. No, a resztę z tego wszystkiego robię sałatkę. Też spory lubię, porę surową. Ja też to sałatki ostatnio porę dałam właśnie. Ja lubię, jak są świeże takie warzywa. A jaka dobra jest tego, tak? I śledzia sobie. Ze śledzią, mam te sałatki. Mhm. Tak jak jest teraz, to... Tylko śledzia. Ja to już nie są dobrze, jak tyle mi zostałem, to sobie zjem. Albo i byłam już po bierzmowaniu, po komunii i mogłam podać. Jak to siostrze, które 16 lat ode mnie starsza jest, urodziły się po 9 aż tego syn. No proszę. To będzie piosenka. Dziś do ciebie przyjść nie mogę. I umno ruszał nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem. Bo i matka mi zrobił. Nie dawno. Bo ja nawet mówiłam o zegarze, żeby przydał się. A że ja dopiero teraz uważam. Słowo materia. W tamtym tygodniu ja byłam cały czas w domu, ratowałam ten zegar z Bożena wspólnie. No słuchaj, ale nie odpisałeś mi na tego, ja myślałem, że ty już się nie odzywasz w ogóle. Nie odpisałeś maila, czytałeś mojego? Ja mam od 2 miesięcy zepsuty komputer. Żadnych maili, nie ma szans do mnie dotrzeć. Trzeba telefonować, jak ja. Twarzy dysk mi strzelił. No ja zadzwoniłam wczoraj do Mariusza i mówię, że przyszedł, że zapraszam, bo ma wolne. No bo mówię, żeby przyszedł, nie? Że będziemy tutaj. No i muszę trochę pieniędzy zaszczędzić. Siadaj koło mnie. A dlaczego ci na poradzie niepodległości nie było, Mariuszu? No? Znajomy właśnie, tylko że nakładać. Nakładać. Nie, ja to. Nie, no jest pyszna. Hasło nakładać. Nakładać. Krzysztofowi dużo, bo on dużo je, bo jest ja duży. Z zielonym groszkiem czy bez? Z zielonym groszkiem. Może nawet być groszek pachnący dla odmiany. Tak? No bo trzeba poczekać do lata. Już to dla ciebie jest. Proszę was, mam ci w dłoni. O, drewno się dociera, donosi. Super. Tak, jest to sałatka, dlatego właśnie niepodległościowa. Moja babcia robi podobno. O, proszę bardzo. A to jest właśnie sałatka, którą robiły, to danie robiły wszystkie nasze kluboświetlicowe panie. Masz talerzyk? Jest, tak, łyżeczka. No, teraz proszę bardzo. Nazywam się Mateusz Żyda, mam 10 lat i myślę, że ta sałatka jest dobra. No dobra, mało powiedziane, ale coś może jakieś bliższe szczegóły takie. Czy jest za pikantna, czy jest za łagodna, czy może za słodka, może nie, za słona? Jest. Jaka jest? Idealna. Idealna, o dziękuję bardzo. To w imieniu pań serdeczne podziękowanie składam. Nazywam się Maciej Grzybowski, mam 10 lat i uważam, że ta sałatka jest dobra. Nie jest ani przesolona, ani za pikantna i w ogóle jest prost idealna. A jak się nazywa ta sałatka? Niepodległościowa. A dlaczego? 11 listopada, Dzień Niepodległości. No wspaniale, no świetnie. A dlaczego Dzień Niepodległości? Może wiesz coś więcej na ten temat? Chyba nie bardzo. A słyszałeś może o kimś takim, jak ktoś, który się nazywał, takim panu, który się nazywał Piłsudski? Pewnie nie słyszałeś, co? Słyszałeś w szkole? No to powiedz coś na ten temat. List napisał? No tak, list może niekoniecznie napisał list. Po prostu w stanie podległości nie była po
śniadaniem. A, proszę bardzo, proszę bardzo. Wspaniała sałatka. Zaiste powiadam wam, że jest to na niepodległościowo. A mogę tak brzmi jak możesz. A ty nie chcesz gdybym mnie na własne oczy nie widział, jak nasze wolontariuszki robiły, zaiste powiadam wam, nie uwierzyłbym w to. No, usiądź. Że możliwe jest zrobić tak wspaniałe danie przez nasze półoświetlicowe panie. A to powiedz, które panie. Ale pan już wyjmował. Za mało nas pochwaliłeś. Już ja nie rozumiem. My chcemy, żebyś więcej nas pochwalił. Mariusz, siadaj. Panie Wielkiej Trójcy, nie powiem Świętej Trójcy, bo... No nie jesteśmy święte. Nie jesteście święte, właśnie. Nie jesteście. Sałatka, że dokładkę bierze. Nawet widelce zjadaj. Na giełdę idzie, nie? Tam są rurki ze śmietaną. To mi się podoba, sam się obsłużę. No, nie, nie, raz, nie, tam. Nie, to znam, bo tam od niego te zdjęcia do swojego, wiesz, bo spóźnione tylko. Czyli współfundatorze Mariuszu, zaintonuj może jakąś pieśń niepodległościową. No to przybyli ułani pod okienko, przybyli ułani pod okienko. Stukają, puść panienko, stukają, pukają, puść panienko. A dokąd Bóg prowadzi? A dokąd Bóg prowadzi? Warszawę zobaczyć byśmy radzi, Warszawę zobaczyć byśmy radzi. A co by tak gorąco? To będzie nasz pasaj. I ma rację, bo to tak jakby tutaj... Opowiedz Adamie, czy żołnierze rekonstruktorzy jadają tak wyśmienite dania niepodległościowe? Na co dzień nie jemy takich świetnych dań. To jest właśnie okazja tutaj, dzięki naszym paniom, że możemy dzisiaj jeść. A jakim paniom? Pani Bożenia, Aurelii i Wisi. O, dobrze, to teraz do starego konia Łukasza. Klubu... O Jezu, nie konia! Starego konia, no. Kon, to jest żołnierz. No teraz jest po cywilnemu, w ale czasie wolnym. Ale ja odpowiedziałem. Nie, ale to teraz chciałbym, żebyś uzupełnił to, szanowny Łukaszu. Żołnierzu również. Nie wiem, prędzej tylko nie zawsze się wyda. O, i to znaczy, że wiesz o tym i stosujesz tą żelazną zasadę, by nie kłamać. Czasami. A jak skłamię, to mówię do niego, żeby mi powiedział, żebym wiedziała, jak mam się zachować, jak ktoś przyjdzie i powie, że mój Łukasz skłamał. Żebym o tym wiedziała. I czy Łukasz się przyznaje do tego, że oj, skłamałem, zapomniałem, ale skłamałem po prostu. Tak, to znaczy, nie był jakiś wybitny wojskowym. On był takim, to są państwa, ale to nie był wojskowy taki wybitny. Rozwadowski. Gdzie się włącza? Najwybitniejszym generałem polskim, słuchaj, był Rozwadowski. On był głównym twórcą armii polskiej. Tutaj. To nie był wybitny, nie z kim był wybitny. Bądź mam flesz, bo ja oczy bolą. Daję pan te pytanie. W jakim mieście był przetrzymywany Piłsudski, marszałek Piłsudski? Krakowie. Nie, w jakim ziemi siedział? A skąd wrócił 11 października? Krakowa. O, to widzimy. Kamera, uważaj. Uważaj. Adaś, gdzie ty jesteś? Nie mam mnie. Ale nie, jak się będziecie chować, to się tak nie bawimy, bo mało... Nazywał taki słynny generał polski, który stworzył polską armię we Francji. I przeprowadził ją do Polski i zaślubił Polskę z morzem. O, to jest proste pytanie. Jest ulica taka w Gdańsku, Krzysiek. No właśnie, Halera. Halera, dobrze? Tak. Petro, strzelecką pod Pan mój, pan rok i w repos.